baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago. Now one and one is two, two and two is four. My bags are loaded, I'm ready to go. Come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago. Serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I proszę Państwa, witamy bohatera dzisiejszego wieczoru, pana Tadeusza Adamskiego. Witamy bardzo serdecznie. Pan Tadeusz Adamski jest sprawcą właśnie dzisiejszego naszego spotkania i przygotował, jak Państwo widzą, bardzo oryginalną wystawę, wystawę zdjęć z lat 60. Wystawę poświęconą właśnie początkom kartingu w Lublinie. Sądzę, że niektórzy z Państwa zapewne znają te zdjęcia, niektórzy z Państwa są na tych zdjęciach. Natomiast myślę, że dla wielu osób to zdarzenie będzie interesujące, dlatego że jakoś tak rzadziej się w tej chwili widzi gokarty na naszych torach i myślę, że byłoby interesujące odświeżyć te wiadomości, pokazać właśnie, tak jak dzisiaj staramy się zrobić ten pojazd, no i przypomnieć historię tego bardzo ciekawego, jak sądzę, zjawiska. Proszę Państwa, pan Tadeusz Adamski, ja zazwyczaj kilka zdań mówię takich biograficznych, jest absolwentem liceum imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, związany był aplikacją z Sądem Wojewódzkim, prawda? I potem od lat 70. bardzo, mogę mylić daty, związany z Automobil Klubem Lubelskim, gdzie pełnił szereg różnego rodzaju funkcji. Te funkcje wszystkie wymienione są w tym naszym zaproszeniu i przyznam, że starałem się nauczyć ich na pamięć, ale ich tak dużo było, że niestety nie byłem w stanie wręcz opanować. Oczywiście jest również, nie tylko, był prezesem i dyrektorem odpowiednich oddziałów Automobil Klubu, zajmował się również nauczaniem młodych kierowców, sam jest kierowcą licencjonowanym i zawodnikiem zarówno samochodowym, jak i kartingowym. Jest rzeczoznawcą pojazdów samochodowych, jak również pojazdów zabytkowych, a o resztę proszę tutaj doczytać. Jest dyrektorem tego oddziału ekspertów, tak? Już nie jestem, jestem na emeryturze. Na emeryturze. No, ale to nie przeszkadza, żeby nadal być rzeczoznawcą. Nadal jestem rzeczoznawcą. Nadal jest pan rzeczoznawcą i stara się, że tak powiem, wspomagać ludzi interesujących się motoryzacją. Pamiętam, bardzo interesujący pan zabierał głos w momencie, kiedy tutaj prezentowaliśmy motocykle z WSK, ze Świdnika. Było to, nie wiem, 2-3 lata. Tutaj sprawca wystawy też jest gdzieś między nami w tej chwili. Nie widzę, prawda? Witamy bardzo serdecznie. No to jest pan. I sądzę, proszę Państwa, że dzisiaj chcielibyśmy właśnie przypomnieć właśnie tego karty. Tekst napisał niestety nieżyjący już pan redaktor Jerzy Jędrzejek, który również był tutaj kolegą pana Tadeusza Adamskiego i tutaj bardzo często u nas bywał i też nas tych zdjęciach go widzimy. I proszę Państwa, ja tam na tych zdjęciach widziałem wiele pań, ale jedną znam osobiście, panią
Annę Adamską, Podgórską Adamską, Wiśniewską, która była jedną z pierwszych gokarcistek tutaj w Lublinie. Jest tutaj z nami obecna, witamy również bardzo serdecznie. Jest autorką wielu, wielu książek, które u nas były prezentowane. Są to książki związane właśnie ze Szwecją, jako że pani Ania od 30 lat związana była ze Szwecją, ale wraca tutaj na lubelskie podwórko coraz częściej i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo możemy tutaj w Domu Kultury również gościć. Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. Oddaję głos panu Tadeuszowi Adamskiemu. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Chciałem Państwa naprawdę bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Chciałem się z Państwem podzielić wrażeniami moimi sprzed 54 lat. Tak, proszę Państwa, sprzed 54 lat. Niektórzy z Państwa obecni na sali i przez telefon rozmawiali, mówią, czy to nie jest przypadkiem pomyłka, że to powinien być świat gokartów, a nie świt gokartów. To ja na początku Państwu wyjaśniam, świt gokartów, bo myśmy mieli jednego gokarta wyciągniętego ze strychu stacji obsługi automobili klubu lubelskiego na pierwszej Wolska Polskiego. No i nas było do jeżdżenia tym gokartem pięciu, no ale po podwórku automobili klubu nie mogliśmy jeździć, wobec tego trzeba było, żadnych torów kartingowych nie było, a ostatni, który był w Lublinie, w straszny, perfidny sposób zlikwidowano. I myśmy dostali zezwolenie z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego na treningi raz w tygodniu od godziny 4 rano do godziny 6 rano. Więc musieliśmy się zrywać o 3, oczywiście mam na myśli lato. I od godziny 16 trenowaliśmy na... Pierwsze treningi to były, proszę Państwa, na czworoboku ulic przed Matfishemem. Tam jest zdjęcie, gdzie biblioteka uniwersytecka jest w budowie i jeździliśmy wokół pomnika Marii Kiedyś-Skłodowskiej, patronki naszego uniwersytetu. To były pierwsze nasze próbne jazdy. Drugie próbne jazdy to były na skrzyżowaniu ulicy Wileńskiej i Głębokiej. Tam była taka mała przetoczka i tamśmy też trenowali. Proszę Państwa, do tego pierwszego karta było nas pięciu. Wojtek Słomiński, witamy małżonkę Wojtka, dzisiaj na sali, Danusię. Jurek Jędrzejek, witamy siostrę Jurka, Teresę. Był kolega z klubu Zbigniew Suryś, był, który niestety już jest po drugiej stronie światła. Był kolega Leszek Chlebiński, też go nie ma. No i ostatni kolega Leszek Siczek, który niestety w tym roku też nas pożegnał. I to mnie zdopingowało, proszę Państwa, do tego, żeby się podzielić, jak to było, jak to wyglądało. Proszę Państwa, pierwsze gokarty, pokaz gokarta jednego był na ulicy Lipowej przy bramie na cmentarz. Wtedy tam była taka uliczka, gdzie się można było wjeżdżać od strony plaży i można było wjeżdżać tutaj od drugiej strony. Na tym trójkąciku ulic był pierwszy pokaz gokartów. Te zdjęcia, jak Państwo będą oglądali, one są poukładane według lat i pierwsze są od strony wejścia do drzwi, potem aż do 1968 roku. Teraz tak, ja z Państwem się dzielę tutaj moją działalnością w klubie na polu kartingowym od roku 1963 do roku 1968, bo mam wszystkie te dyplomy, udziały i mam fotografie. Proszę Państwa, większość fotografii jest wykonana przez Jurka Jędrzejka. Niektóre zdjęcia są wykonane przeze mnie, niektóre są wykonane przez Ankę, ale większość zdjęć jest wykonane przez Jurka Jędrzejka. Oczywiście jak on jest na fotografii, to on nie mógł te zdjęcia robić, normalna rzecz. Proszę Państwa,
ten pierwszy pokaz zakończył się nieciekawie, bo ten kierowca, który jeździł tym go-kartem, wpadł w publiczność i tam złamał kobiecie nogi. No więc niefortunne było to zagranie, pierwsze spotkanie z go-kartami. W ogóle pierwsze go-karty, proszę Państwa, trafiły do Europy w 1958 roku ze Stanów Zjednoczonych. Tam już były dosyć popularne. No i FIEA, Federation Internationale Automobile, wzięło go-karty pod swoje skrzydła i ten karting już był pod skrzydłami Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Go-karty w Polsce pierwsze wybudowali koledzy inżynierowie Popek bodajże się nazywał, Popko. I pierwszy wyścig był w Częstochowie. Pierwszy wyścig go-kartów był w Częstochowie. Drugi taki wyścig znaczący był w Warszawie na placu Defilad. I my jako entuzjaści tego sportu, ponieważ w klubie istniała akademicka sekcja motorowa, skupiała no, ludzi, którzy się interesują sportem samochodowym, kartingowym, motocyklowym. Myśmy jeździli na te zawody, bośmy myśleli o tych go-kartach, ale w tym czasie nie było żadnej dokumentacji nie było. I Jurek w większości robił te zdjęcia i myśmy z tych zdjęć potem kombinowali, jaki sposób te wózki zbudować w Lublinie. Oczywiście to było wszystko pod egidą Automobil Klubu Lubelskiego, ale władze Automobil Klubu Lubelskiego, może nie wszyscy członkowie zarządu, ale pracownicy etatowi no, patrzyli się na nas nie bardzo dobrym okiem. Takim zwolennikiem był profesor Papliński, późniejszy prezes Automobil Klubu. On pozwalał nam ten sport rozwijać. Proszę Państwa, ponieważ ten jeden go-kart to było mało, myśmy w 1963 roku po wykonaniu jakichś prostych rysunków zaczęliśmy konstruować te go-karty. Ale z czego te go-karty można konstruować? Z czego można je konstruować? Wpadliśmy na pomysł, że mamy WSK Świdnik, fabrykę samolotów, zbrojeniowy, wojskowy zakład. No i proszę sobie wyobrazić, że myśmy wchodzili drzwiami, a nas wyrzucali oknami. Ale mimo naszych natarczywości zdobyliśmy zgodę dyrektora Smolarkiewicza, byłego dyrektora WSK i przyjaciela i opiekuna Awi Świdnik, pana Ziemińskiego. I on nam udostępnił magazyn braków tak zwany. Na samym końcu fabryki WSK w Świdniku była taka budka i tam był magazyn braków. Myśmy weszli tam, to myśmy oni mieli cała kupa rurek, akurat te rurki, które nam były potrzebne. Dostaliśmy zgodę na wywóz tych rurek. Proszę Państwa, to były, bo chodziło nam o podwozia, z czego te podwozia zrobić. To były rurki cienkościenne, wysokogatunkowe i cienkościenne rurki, oznaczenie miały 30 HGSA. I myśmy te rurki zdobyli dzięki pomocy właśnie pana Ziemińskiego. No dobrze, rurki są, ale teraz trzeba te rurki jakoś pospawać. No więc, żeby te rurki pospawać i giąć, trzeba było je napełnić suchym piaskiem. Robiliśmy to wszystko, proszę Państwa, nie w żadnym automobilklubie, tylko robiliśmy to na zapleczu warsztatu samochodowego pana Wacława Jędrzejka, którego córka tutaj siedzi, na ulicy Buczka. Jak Państwo teraz wchodzicie w ulicę Królewską i Zamojską, to po lewej stronie za pałacem tym biskupim jest cała kupa tych budek i właśnie w jednej z tych budek myśmy te rurki gieli, napełniali. Teraz trzeba to spawać. Okazuje się, że w Lublinie nie było spawacza, który potrafiłby te rurki pospawać. O co chodziło? Tam musiał być specjalny drut. Więc my oczywiście następną wizytę w WSK, chodzi nam o drut. No wiecie panowie, to nie jest taka prosta sprawa, bo to jest specjalny drut, no ale pokazali nam, gdzie ten drut jest.
Więc Wojtek, ponieważ był najwyższy, oplątał się tym drutem, a wtedy były modne płaszcze Orta i Lony. No i wychodzimy do bramy przepustek. Oczywiście w tym momencie Wojtkowi ten drut się rozwinął, ale jakbyśmy przeszli przez tą bramę. Proszę Państwa, następna kwestia spawacza. Spawał nam to wszystko Stanisław Mazurek, który sam przyjeżdżał ze Świdnika, ale trzeba było go odwozić, bo on pracował do trzeciej, czwartej, a potem trzeba było odwieźć. To Wojtek Warszawą ojca odwoził jego do Świdnika. Ten Stasio Mazurek był taki troszkę truchkowy, także za każde spawanie trzeba mu dać buteleczkę, dobrą buteleczkę alkoholu. Także on nam spawał te rurki. Proszę Państwa, sprawa następna. Mamy rurki, mamy ramę ukształtowaną, wymierzoną, pięknie powyginaną, ale na czym będziemy jeździć? Wszyscy zawodnicy w Polsce wtedy jeździli na kołach od Lambretki albo na kołach od Mikrusa. No to były duże koła, no nam to nie leżało. No iśmy wymyślili przez ten śmigłowiec, który jest produkowany w Świdniku koło Lublina, SM1, który stoi na rondzie, jak się wjeżdża do Świdnika do tej pory jako pomnik, ma tylne kółko właśnie takie, jak nam potrzebne. No więc następna wizyta nasza u pana dyrektora Ziemińskiego i Smorodkiewicza. Panowie, to jest w ogóle, o czym wy mówicie? No więc my nie daliśmy za wygraną. Nie wiem w jaki sposób, ale dostaliśmy się na halę montażu śmigłowców. To był zakład zamknięty, no ale mieliśmy przepustki, weszliśmy jako młodzi ludzie. Patrzymy, a te wózki, którym dowożą części do śmigłowców, do produkcji śmigłowców, mają koła od tego śmigłowca na cztery kółka, na taki wózek. I tych wózków tam było, no, sporo tych wózków. No więc z powrotem do biurowca idziemy, do pana dyrektora, mówię: panie dyrektorze, jak to nie ma kółek? A te wózki na czym jeżdżą? No więc dyrektor się załamał. A ile wam tych kół potrzeba? No nas jest trzech. Gokart ma cztery koła, no wobec tego ile tych? 12 kół nam potrzeba. To były wspaniałe koła. To jest, proszę Państwa, koło od śmigłowca SM1. Rozbieramy koło na dwa pierścienie. Tarcza z elektroną, bardzo lekka. I na takich kołach myśmy się ścigali. Z tym, że te koła miały to do siebie, że one, śmigłowiec tylko startował i lądował. Czy na trawie, czy na betonie. Więc oczywiście ten bieżnik za 2-3 wyścigi już go nie było i był łysy. No więc co myśmy robili? Po prostu bukwelem, piłką nacinaliśmy te koła, no i jakoś na tym się jeździło. Trzy gokarty zbudowaliśmy w tej komórce u taty Jurka Jędrzejka, pospawane. Pierwszy był, no bo takie były czasy, w lipcu 65 roku. Pierwszy był. Teraz tak, ten gokart miał podwozie z tych rurek 30 HGSA. Fotel miał z fotela pilota. Ten fotel, który Państwo widzicie na zdjęciach tych pierwszych kartach, gdzie siedzi Teresy pies Bari, to właśnie pies siedzi na tym fotelu od śmigłowca SM1. Proszę Państwa, następnie co myśmy mieli? Koła ze śmigłowca, siedzenie ze śmigłowca, kratownica, znaczy te rurki, z którymi budowali to podwozie, to była kratownica do śmigłowca SM1. On był potem pokrywany całą tą blachą aluminiową, ale te rurki musiały być wytrzymałe, żeby to się nie, jak jakaś awaria jest, żeby ten pilot wyszedł z tego cało. Oczywiście silnikiśmy mieli, proszę Państwa, nowe silniki WSK, no i takśmy zaczynali naszą przygodę z gokartami. Także pokrótce Państwu odpowiedziałem, jak wyglądała ta budowa tych wózków naszych, pierwszych trzech gokartów. Koledzy tutaj, którzy siedzą na sali, śmieli się i nazwali te gokarty
łóżkami, no bo one były takie no, rozszerzone trochę, ale one się dobrze prowadziły. Proszę Państwa, zaczęliśmy bardzo ostro. Pierwszy wyścig w 65 roku we wrześniu pojechaliśmy do Poznania. To był wyścig organizowany przez Automobil Klub Wielkopolski i taką gazetę codzienną Głos Wielkopolski, który jest tutaj ksero zrobione i są zdjęcie i jest cała lista zawodników. To był pierwszy wyścig, międzynarodowy wyścig tych go-kartów, bo byli Niemcy, Węgrzy i Austriacy. Niemcy nie przyjechali, Węgrzy nie przyjechali, ale przyjechali Austriacy. Austriacy mieli silniki typowe, kartingowe, bez skrzyń biegów, bez sprzęgła, setki. Także sędziowie postanowili, że my wystartujemy, bo myśmy mieli normalne, konwencjonalne silniki ze sprzęgłem i skrzynią biegów. Natomiast ten Austriak z popychu zapalał i zdążył nas 4 razy zdublować, ten Austriak. Nazywał się Amplocher. Są jego zdjęcia tutaj. Na tym pierwszym wyścigu w Poznaniu w 65 roku ja się zakwalifikowałem do finału. Jurek zajął 5. miejsce w biegu pocieszenia. To była nasza pierwsza, proszę Państwa, chrzest bojowy. Oczywiście wysłaliśmy pozdrowienia do Kuriera Lubelskiego. Są tutaj te wzmianki w gazecie z 65 roku, że nieźle na jako debiut zawodnicy Automobil Klubu nieźle wypadli. Proszę Państwa, drugi wyścig, bardzo ciekawy, to był wyścig w Zakopanem, organizowany przez Automobil Klub Nowosądecki. Też pojechaliśmy we 3. Wyścigi były w Zakopanem, na ulicy równoległej do Krupówek. Dwupasmówka, oczywiście to były biegi uliczne, tylko utrudnienia były, te utrudnienia były z opon. Tamśmy bardzo ładnie jechali i byliśmy bliscy dobrego miejsca w 1. trójce. Ja w którymś biegu no, wszedłem dosyć szybko w lewy zakręt. W momencie, kiedy moje koło się troszeczkę podniosło, facet jadący z tyłu mnie podbił, no i niestety poleciałem na głowę, nic mi się nie stało. I siedzący tutaj Krzysio, nasz przyjaciel, Jastrzębski, nie widzę Krzysia, gdzie Krzysio jest? Jest, jest. Ponieważ ja w tym fotelu, proszę Państwa, pilota, trzeba było coś, no, na blasze nie trzeba było siedzieć, nie trzeba było jakąś gąbkę, położyłem jakąś gąbkę, a pod gąbką miałem narzędzia. Oczywiście jak się wywaliłem na tą głowę, no to te narzędzia się porozmytywały. Krzysiek w dobrej wierze podleciał, pozbierał te narzędzia i oddał mi. W tym momencie ja zostałem zdyskwalifikowany za obcą pomoc. Ale mimo wszystko przywieźliśmy z tego, proszę Państwa, wyścigu, zajęliśmy tam 2. miejsce zespołowo i przywieźliśmy z tego wyścigu taką piękną z laki do Automobil Klubu, która jest do dzisiaj w klubie w Gabloce, taką nagrodę dostaliśmy. Proszę Państwa, 3. wyścig w 65 roku to była Zielona Góra. Pan sekretarz Gruntkowski z PZMOT-u dał nam Nysę. No i tą Nysą jechaliśmy do tej Zielonej Góry. Jechaliśmy do tej Zielonej Góry. Są zdjęcia z tej Zielonej Góry, chyba najlepsze z tych wszystkich, które ponad 50 lat mają. Jechaliśmy cały dzień, przyjechaliśmy wieczorem, no ale chcieliśmy koniecznie zobaczyć tor, bo to był pierwszy tor kartingowy w Polsce, w Zielonej Górze. Ten tor był taki troszeczkę nie bardzo, bo miał tylko 400 metrów obwodu, także myśmy tam musieli zrobić co najmniej 15 okrążeń, żeby można było zakwalifikować ten wyścig do Mistrzostw Polski. Więc myśmy z kolegami nie wytrzymali, to była ciemna noc, wzięliśmy taksówkę i kazaliśmy się zawieźć na tor kartingowy. Nocowaliśmy w jakiejś kamienicy, pamiętam jakśmy wrócili, ponieważ koledzy już część, bo mechanicy byli,
Kierowca był, kierownik ekipy, oni nie wiedzieli o tym, żebyśmy tam pojechali na ten tor, zobaczyć, jak ten tor wygląda. Pamiętam, żeśmy oni tak leżeli na podłodze, to nie był żaden hotel, tylko był jakiś dom, nie było wtedy hotelu. Chodziliśmy, jakśmy wrócili z tego, z tych oględzin nocnych tego toru, tośmy, pamiętam, pokoje były w takiej amfiladzie, tośmy uważali, żeby na kolegę któregoś nie nadepnąć. Także ten trzeci wyścig, to był trzeci wyścig, proszę Państwa, w Zielonej Górze. 1966 rok zorganizowaliśmy jako automobil klub, no bo już zaczęliśmy się liczyć w Polsce, wyścig w Lublinie. Park maszyn był na Lipowej w MPK. Większość panów i pań wie, gdzie było MPK na ulicy Lipowej. Tam był park maszyn, są zdjęcia z tego parku maszyn. I wyścig był, start był naprzeciwko szkoły jedynki. W lewośmy skręcali w Okopową, potem kawałekśmy jechali Chopina, potem w Sądową. No tutaj jeździliśmy tak w kółko, oczywiście to były wyznaczone, utrudnienia były tym oponami. Wojtek nie wytrzymał i zaczął budować nowy wózek przez zimę. No i wybudował ten wózek, ale ten wózek miał coś z układem kierowniczym, że Wojtka, komisja nie dopuściła do tego wyścigu, także tylko myśmy z Jurkiem jeździli. Ja nawet nieźle jechałem do momentu, kiedy mam za silną tą prawą nogę i zerwałem oczywiście linkę gazu, no i skończyła się moja jazda. Gdybym wiedział co, no to bym jakoś jechał ręką, tą linkę bym pociągał. Proszę Państwa, wyścigi następne. Zaprosił nas do Biłgoraja dyrektor Ledwójcik, tam był zespół szkół samochodowych w Biłgoraju. No i pojechaliśmy na takie jazdy pokazowe do Biłgoraja. To był 66 rok, tłum ludzi, no to myśmy te trzy gokarty, z tymi trzema gokartami, myśmy się tam ścigali sami z sobą, bo tam żadnego gokartu nie było. Dostaliśmy za ten występ obiad w Biłgoraju. Proszę Państwa, ja nie będę tutaj się rozwodził nad tymi dalszymi sprawami, bo chciałem Państwu powiedzieć, jak wyglądała budowa tych wózków, bo to jest ciekawa rzecz. Startowaliśmy w Bydgoszczy. W Bydgoszczy bardzo ciekawy jest taki ułamek naszych jazd. Wojtkowi na którymś okrążeniu odpadł zbiornik paliwa. I on dalej jechał. No, jechał dotąd, dopóki miał paliwo w Pomorzu Kółekowej, czyli z pół okrążenia jechał, aż się skończyło paliwo w Pomorzu Kółekowej. Proszę Państwa, były jeszcze dwa wyścigi w Lublinie. Jeden wyścig był na ulicy Nowotki, obecnie Radziszewskiego, Akademicka, Skłodowskiej i Uniwersytecka. Tak w kółkośmy jeździli tutaj naprzeciwko domu nauczyciela, hotelu nauczyciela teraz. To był drugi wyścig w Lublinie. Trzeci wyścig w Lublinie był na skrzyżowaniu Wileńskiej i Głębokiej. Tam też my się ścigali. Także tak wyglądały pierwsze, proszę Państwa, występy i pierwszy karting w Lublinie. Ja chciałem z tego miejsca bardzo podziękować panu Grzesiowi Dorobie, który wydał wspaniałą książkę na temat motocykli WSK, z której korzystam jako rzeczoznawca i korzystaliśmy też przy tych motocyklach WSK do, proszę Państwa, w gokartach. Znamienną jeszcze momentem był, jakśmy wydudlili w klubie, żeby nam sprawili lepsze silniki. Jak myśmy wystartowali pierwszy raz w 1965 roku, myśmy byli surowizna straszna. Inni zawodnicy mieli WS-ki przerobione. Potem myśmy już mieli WS-ki przerobione, to koledzy z Polski mieli MZ-ki 125. No i wiadomo, jak się kończyła jazda MZ-ka i WS. Także w 1967 roku dostaliśmy wreszcie te upragnione MZ-ki i w 1968 roku to był ostatni mój występ kartingowy, jak Państwo wiecie, w maju
Wracaliśmy z wyścigów, mój kierowca zasnął, ja się obudziłem w szpitalu, ale już nie będę o tym opowiadał. Także tak wyglądały, proszę Państwa, początki kartingu. Muszę też opowiedzieć, że tutaj z naszej grupy wyrósł mistrz Polski kategorii wyścigowej, kolega Jurek Jędrzejek, w 1974 zdobył mistrzostwo Polski. On też z nami razem zaczynał tam parę miesięcy czy parę lat później. Też jeździł z nami Paweł Bobiński, też jeździł z nami Paweł Bartocha. Tutaj chciałem panu Bartosze bardzo podziękować za udostępnienie, to co państwo widzicie, tej maszyny wyczynowej, bo to już jest go-kart. On też ma swoje lata, ale to już nie ma porównania z tym, to co myśmy budowali. Proszę Państwa, ja na początku powiedziałem, że ja opisuję tego karty od roku 1963, koniec 63, 64 do 68. Po 68, jak miałem ten wypadek, kierowca zasnął i walnął słów w tym Puławach, ja już nie mogłem jeździć tego karty, bo chirurg mi powiedział, miałem po prostu niezłamanie, bo miał złamanie, to dzisiaj tutaj nie rozmawiam z Państwem, bo miałem pęknięcie kręgosłupa. Także lekarz mi powiedział, nie może Pan dalej jeździć, bo tam przecież w go-karcie nie ma żadnej amortyzacji, nie ma nic, no i tak to się skończyło. Oczywiście potem sędziowałem w dalszym ciągu, brałem czynny udział w pomocy kolegom, sędziowałem na torze kartingowym. Także tyle chciałbym Państwu powiedzieć o początkach go-kartów w Polsce. Słucham, jakie pytania są. Nie ma pytań żadnych? Co? Jeszcze mamy bardzo tutaj zawodnika takiego czteronożnego, którego jest zdjęcie. Bokser Jurka Jędrzejka i Teresy Bari, który też nam tam sekundował. Proszę Państwa, myśmy... Ja mówię, że wśród nas wyrósł tutaj mistrz Polski Jurek Pieniążek, który w 74 roku zdobył mistrzostwo Polski. A kogo ja wymieniłem? A twojego? Proszę Państwa, jeszcze na koniec powiem o takim brzydkim incydencie. No, różnie bywa. Te nasze silniki były bardzo wysoko sprężone. Żeby miały tą moc, musiały być sprężone i często one się zalewały. Więc jadąc na wyścigi, każdy z nas miał w buteleczce eter. Jak się tego eteru podlało pod świecę, no to wiadomo, od kopa od razu zapalał. No i Wojtkowi Słomińskiemu, co w tym Radomiu nie wyszło, nie mógł zapalić. No i potem wracamy do Lublina. Coś nam śmierdzi eter. Ja tak po cichu się z kolegami, bo domyślałem się, kto to ma ten eter, tak po cichu się z kolegami zmówiliśmy, poprosiliśmy kierowcę, żeby zatrzymał się w lesie przed zwoleniem, zatrzymał się. No i temu koledzyśmy narzucili koc na głowę iśmy mu dali tam popalić troszeczkę. Proszę Państwa, może nie wszystko powiedziałem, ale ja chciałem w tym spotkaniu podzielić się z Państwem tymi pionierskimi czasami. Co to były za czasy? Dzisiaj koledzy przychodzą do klubu. W klubie już kartingu nie ma. Ale w latach 80. przychodzili zawodnicy i karty już były. Jest takie zdjęcie w tym naszym albumie klubowym, jak wyjeżdża zespół Automobil Klubu Lubelskiego bodajże na 1 maja i tych go-kartów jest na podwórku 25. Także proszę sobie wyobrazić, ile tego było. I ta sekcja kartingowa w Automobil Klubie Lubelskim była bardzo, bardzo silna. Słucham, jakie Państwo macie jeszcze pytania? Bo jeszcze nikt nie ma pytania do Andrzeja. Powiedziałbyś parę słów o torze Lublin kartingowym, który był, który zniknął. A to było. I to jest między innymi może przyczyna, że nie ma kartingu w Lublinie. Znaczy on jest, tylko on nie jest już w Lublinie. On jest w Europie, jak gdyby. Bo są zawodnicy z Lublina, którzy podnoszą sukcesy, ale w Lublinie ich widzimy tylko na zakończeniu sezonu, raz w roku. Te dzieci przeważnie. No, wiadomo jaka jest sytuacja, że
tej chwili w tą zabawę bawią się tylko dzieci ludzi bogatych. Ludzi bogatych, tak, bo to jest bardzo drogi sport. Ale to nie jest tak, że tak musi być, bo są ludzie, powiem to, biedniejsi, którzy też by chcieli uczestniczyć w tym, ale właśnie nie mają szans, a ta szansa zamknęła się razem chyba z torem lubię. Tak ja uważam. Chcę powiedzieć, że myśmy ten tor wspólnie budowali razem. Proszę Państwa, bardzo proszę, może ktoś ma jakieś wspomnienia. Zapraszam do mikrofonu. Krzysio Jastrzębski miał, proszę Państwa, u nas taką ksywę. Teoretycznie rzecz biorąc, to powinno chodzić. Proszę Państwa, zapraszam. Może coś ma ktoś jeszcze do przypomnienia. Ksywa była skrócona do teoretyka. No teoretyka. A w zasadzie nikt nie musiał mówić. Nie ma chętnych do wspomnień? Wspomnień? Potem w klubie była naprawdę silna drużyna i była silna drużyna, Andrzej, z tego co ja wiem, młodzików takich. Oni mieli mistrzostwa, wicemistrzostwa Polski, z tego co ja pamiętam. Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam, może coś Państwo sobie... Zawody na torze w Lublinie, spod moich prezydenckich. Dobry wieczór. Pierwsze zawody na torze były i po zawodach zginęła toaleta i brawa wjazdowa. Chciałem pokazać to, co mi zostało z wykartów. O, na takich gaździkaśmy jeździli. To jest gaźnik, który Państwa w USC był 22 mm, a to jest gaźnik od Junaka, także oczywiście z lejkiem specjalnym to, co mi zostało. Jeszcze mam dyfuzor taki zardzewiały, ale już nie chciałem go przywozić, bo to bez sensu by było kawałek rury pokazywać. Ja mam nerkę kierownicę. A ty masz nerkę kierownicę? To może byście złożyli. Proszę Państwa, słuchamy. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie mają lub się wstydzą lub nie chcą, to ja zapraszam na mały poczęstunek tutaj do sali obok, to może Państwo będą mieli jakieś, może Państwo będą mieli jakieś wspomnienia. Tak też. No właśnie. No. Rzeczywiście to były ciężkie i trudne czasy dla tych chłopaków naszych i dzisiaj to by było nie do pomyślenia, żeby zawodnicy jechali na pace od jakiegoś ciężarowego samochodu i to razem z gokartami. A tak niestety było i stąd może i ten wypadek inaczej by się skończył, bo jechaliśmy wtedy razem, prawda, z tymi samochodami. No ale z tego wszystkiego wynikło, że w ogóle to była bardzo silna grupa pod wezwaniem, muszę powiedzieć. No jeszcze jak, dlatego że ci właśnie chłopcy mieli sympatię i w związku z tym w Automobil Klubie utworzyła się bardzo, jak to mówiliśmy, silna grupa pod wezwaniem. Założyliśmy po prostu sekcję studencką. Akademicką sekcję studencką. To była pierwsza sekcja studencka akademicka w ogóle w Polsce. I rzeczywiście jakoś tak dobrze trzymaliśmy się, że później pobraliśmy się i prawda, cały czas jakoś kontynuowaliśmy tą naszą przyjaźń, znajomość. No do momentu może jak... Jakoś tak się złożyło, że różnie w życiu później nam się powiodło. Niemniej jednak dalej bardzo miło, jak spotkamy się, jak poznamy się, bo niektórych to już tutaj nie poznają, bo mnie też nie poznają, bo jednak jak tak duży człowiek się nie widzi, to na to lecą i my się też troszkę zmieniamy, ale myślę, że nie wiem. W każdym bądź razie wtedy miło, że docenili tą naszą wspólną jakąś też ideę i pasję spotykania się w tym Automobil Klubie właśnie. Kierownictwo Automobil Klubu, gdzie udostępnili nam salę i o dziwo nawet 3 razy w tygodniu spotykaliśmy się, gdzie no, między innymi przez dłuższy czas mnie ustanowiono jakąś taką szefową wtedy klubu, gdzie były jakieś ciasteczka, kawa, herbatka, karty. No tudzież nieraz jakieś mocniejsze trunki przy okazji różnych wspaniałych zabaw.
I tutaj no, nadmienię, że właśnie takim z kolei osobą, która zapewniała muzykę, to był właśnie mój mąż Wojtek. Do tej pory mam ten magnetofon olbrzymi, który dźwigał za każdym razem do klubu. No i w ogóle starał się nagrywać wtedy wspaniałe jakieś melodie i kawałki, które wyłapywał w radiu. Gdzieś przez Wolną Europę, albo był taki program jednogodzinny, gdzie prawda, Kedryński prowadził, więc on, żeby nie wiem jaka randka miała być, to leciał do domu, albo razem szliśmy, bo on musiał wtedy odsłuchać i nagrać jakieś nowe kawałki. Także było rzeczywiście bardzo przyjemnie, miło, ale niestety później jakoś skończyło się wszystko. Każdy poszedł w swoją stronę, bo mieliśmy później swoje rodziny, dzieci, dom, pracę i tak dalej, także już prawda, to się jakoś tak urwało. Dziękuję. Ja te zdjęcia, proszę Państwa, chciałem Państwu pokazać, bo to no, pół wieku temu były robione. Pół wieku temu była, myśmy budowali te wózki. Tutaj Danusia mnie sprowokowała, ja może powiem o tych warunkach, jakich myśmy jeździli. Myśmy jechali, proszę Państwa, do tego Poznania w maju 68 roku, piękna pogoda była, samochodem Warszawa, pick-upem, który ciągnął przyczepę. Tą przyczepę na gokarty myśmy sami skonstruowali, no i tam spółdzielnia taka na Rosalce nam ją zbudowała. I jak myśmy jechali? Jechał kierowca w tej kabinie, no Państwo wiecie, pick-up ma dwie osoby. Jechał pan kierownik tego całego wyjazdu, pan Widolwitek, a myśmy jechali w sześciu z tyłu na pace, na materacach dmuchanych, proszę Państwa. I ja bym lepiej wyszedł, gdybym ja nie spał, ale ja spałem i jechałem tyłem do kierunku jazdy. Tyłem do kierunku. I w momencie, jak on myśmy się zatrzymali, pamiętam, w lesie za Piotrkowem Trybunalskim. Ja pytam się tego instruktora, mówię, panie Jurku, może pana zmienić, może pan zmęczony? Nie, nie. A wtedy w połowach była objazd, był budowali ten wiadukt, który jest i wjeżdżało się do miasta i trzeba było jechać w lewą ulicę Partyzantów w stronę dworca kolejowego. I on przy samym szpitalu, to była piąta rano, zasnął, zjechał na lewą stronę i przywalił tym pick-upem w słup betonowy, latarnię. Z tym, że nas jeszcze uratowało to, że przed tym słupem stała Skoda Skorupa. I ona zamortyzowała to uderzenie. No i gdybym ja nie spadł, jakoś bym wyszedł, ale mnie po prostu tak złamało trochę. I ten pick-up się przewrócił na bok i w momencie, kiedy ja wysiadłem z tego pick-upa w skarpetach, bośmy jeli w skarpetach, no to straciłem już czytomność, no i obudziłem się na izbie przyjęć. Zapraszam Państwa, co jeszcze do jakichś macie Państwo do powiedzenia. Takie trudne, właśnie te ciężkie momenty, kiedy tutaj Tadeusz wspominał o tym spawaniu. Wojtek to tam duży udział brał, wiem, że i to w nocy gdzieś siedzieli w tym warsztacie i pewnego wieczoru, właściwie już w nocy, późno, nie ma jego w domu. Okazało się, że został przywieziony. Mało oka nie stracił, ponieważ no, on przecież nie był spawaczem, a zabrał się za taką robotę i opiłek wpadł mu do oka. Także też był wielki kłopot, bo to noc, trudna sytuacja. No, jeździli tam do szpitala, żeby jakoś tam poradzić. No, na szczęście oko zostało całe. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa chciał coś powiedzieć? Dwa słowa. Zapraszamy. No tam jeszcze chyba przy budowie gokartu była niezapomniana postać pana Zembrowskiego. A tak, Zembrowski. Też spawał. Tak, powiem nam spawał. Tak. Był mistrzem od spawania i wprowadzania miłej atmosfery. Fantastycznie. Proszę Państwa, jeżeli nie ma chętnych do podyskutowania, to może podyskutujemy teraz przy... Bardzo słusznie. Tak, podyskutujemy. Proszę Państwa, ja chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca panu dyrektorowi Zdrunkowi,
który był, szczerze mówiąc, inicjatorem tego spotkania i zdopingował mnie do tego, bo ja pokazywałem te zdjęcia i mówił, niech pan zrobi, niech pan przyniesie te zdjęcia. Także to spotkanie państwo zawdzięczacie tutaj panu dyrektorowi. Też chciałbym się bardzo serdecznie podziękować za ten wieczór poświęcony motoryzacji i go-kartom. Ja tutaj troszeczkę żałuję, że jeszcze pani Ania Wiśniewska nie chciała powiedzieć nam kilku zdań, jako że tam na tych zdjęciach widać ją jako jedną z pierwszych go-karcistek. Ania, może jeszcze byś powiedziała kilka zdań. No proszę. Jeszcze taka ciekawa. Proszę bardzo. Studenci, jako ta sekcja akademicka, mieliśmy no jak gdyby zezwolenie, czy w ogóle pozwolenie na zrobienie prawa jazdy i wszystkie dziewczyny, bo chłopcy to już tam panowie tam mieli te prawa jazdy, ale my nie. I my wszystkie robiłyśmy prawo jazdy za darmo w automobilu. Mieli to i na samochód, i motocykl. I tutaj bardzo, bardzo zawdzięczam właśnie to, że do dnia dzisiejszego powiedzmy sobie jakoś mogę poradzić jeżdżąc samochodem. Nie zawsze mogę dojść czy dojechać. Na skuterze, dla prędcy. Lambretta LI-150, tak? Proszę. 125. Proszę państwa, my również bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Jak wiadomo, historia to nie tylko historia wielkich wydarzeń politycznych, wojen, ale również historia obyczaju, historia właśnie takich zdarzeń motoryzacyjnych, budowy, pasji ludzkich. I myślę, że bardzo dobrze się stało, że pan Tadeusz Adamski przypomniał nam to wszystko i możemy na tych zdjęciach jeszcze przez wiele dni oglądać, a potem, jeżeli jakaś instytucja, placówka czy automobil klub lubelski zechce również pokazać u siebie. Będzie nam bardzo miło, jak ta wystawa trafi również pod inne dachy i inne progi. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Adamskiemu. Dziękujemy bardzo. Nasza koleżanka pani Katarzyna Tkaczyk właśnie wręcza słodki upominek. Dziękujemy bardzo. I teraz zapraszamy może, żeby obejrzeć te zdjęcia, obejrzeć go-karta, a potem na mały poczęstunek. Dziękujemy serdecznie państwu. Przełom w automobilizmie, kiedy udało nam się kupić trzy takie pokoje dla tej wyścigowej. Tak. Trzy takie nowe pokoje celnie w roku 1953. Jeździliśmy na silnikach CZ, takim regulaminem można było jeździć na takich silnikach. Połowa eliminacji była nam na silnikach na CZ-ach czeskich, a można było na takich silnikach jeździć połowę kolejnych silnikach. Ale bariera cenowa była taka, że kolega Jurek jak jeździł relaksem, to jak zatarł tłoka, okazało się, że nie stać klubu na kupienie tłoka do 50 lat. Nie, no nie, no, a pensja w latach 80. była około 20. A ten motor został później już tak. No to było z dnia jeździłem od 91 bodajże roku do 98. Później jeździł mocniej jeszcze 3 lata w lokalnym przemieniu, jak 80. A ten silnik to w latach właśnie 90. to był najmocniejszy silnik w kategorii IWC, czyli w kategorii biegowej 125 cm. Po tuningach wszelkich ma około 50 cm.